Siemanko, witam was bardzo serdecznie w zapowiedzi piątej kolejki, gdzie Wisła Kraków zmierzy się z GKS-em Katowice, zespołem, którym no, w ligowych spotkaniach dawno się nie mierzyliśmy, no jak w zasadzie z większością rywali, ale trzeba powiedzieć, że na pewno jest to zespół, który w tym sezonie gra dobrze, który punktuje, który potrafi zaskoczyć i który chyba tworzy taki zespół, także no myślę, że bardzo duży sprawdzian przed Wisłą Kraków. No troszkę się tego meczu też obawiamy, nie ukrywajmy tego, że obawa o to spotkanie jest, ponieważ też Wisła Kraków ma swoje problemy kadrowe, ma cały czas, doskwiera nam brak napastnika, tego mitycznego napastnika, którego zapowiada Jerzy Brzęczek co konferencję, a wcale go nie widać, wcale go nie ma, nic nie jest dogadane, ale oczywiście no to już tak można się z tego śmiać, trochę śmiech przez łzy, bo ten napastnik na pewno by się Wiśle Kraków przydał. Ale fakty są takie, że no, musimy przystąpić do tego spotkania, musimy w tym spotkaniu odnieść jak najlepszy wynik. Niektórzy twierdzą, że remis będzie sukcesem, że będzie dobrym rezultatem. Ja jednak uważam, że no, trzeba iść po pełną pulę. W meczach, gdzie też nie byliśmy faworytami, czyli między innymi w meczu z Arką Gdynia, to jednak byliśmy w stanie wygrać to spotkanie. Jeśli chodzi o styl, to jest drugorzędna kwestia, ale byliśmy w stanie to zrobić. Więc wydaje mi się, że Wisła Kraków nie może się przestraszyć GKS-u Katowice, bo to będzie trochę nierozsądne, w końcu my jesteśmy Wisła Kraków, klub, który na pewno nawet z samej nazwy zobowiązuje i generalnie wydaje mi się, że Wisła nie może też podchodzić do tego meczu jakoś przestraszona, musi wyjść, wygrać i tyle w temacie. Jeśli chodzi o historię tych spotkań, no ona jest nawet, powiem wam szczerze, bogata. Nawet niektóre spotkania można sobie obejrzeć na YouTubie. Między innymi takie spotkanie ja sobie akurat obejrzałem tak wspominkowo sezon 98-99, 4-1 dla Wisły Kraków w meczu siebie, oczywiście to już była runda wiosenna, wysoka wygrana Wisły i to były te stare czasy, te początki ery Bogusława Supiała, więc miło się to wszystko oglądało, aż tak miód na moje serce, miód na moje również uszy, bo ten doping niesiący się, no super się to, aż miło było wrócić i obejrzeć takie spotkanie, także tak. No a tak to no co, sparingi można jeszcze obejrzeć, ale to już nie wracajmy tak do takich aspektów, ale jest taki smaczek, który można sobie tutaj przywołać, ale jeśli chodzi o bilans, no było 54 spotkań, więc nie mało, trzeba sobie jasno powiedzieć. No GKS Katowice wygrał 11 razy, więc jak na tyle spotkań, no to mało faktycznie. 16 remisów i 27 zwycięstw Białej Gwiazdy. Także tutaj to jest też warte odnotowania. Także no myślę taka ciekawostka. Także jeżeli was ciekawią niektóre spotkania, te takie, no bo wiadomo, że ciężko znaleźć jakiś mecz, nie wiem, z 1964 roku, ale no myślę, że z meczu z 1999 już jak najbardziej można coś znaleźć i poglądać tak to po prostu ciekawostkowo, zobaczyć jak to kiedyś było, bo wiem, że tutaj też są młodzi widzowie. Ja sam tego meczu nie mogłem obejrzeć, bo wtedy się urodziłem, tak prawdę mówiąc, więc w 99 roku, więc myślę, że ciężko by było, żebym ten mecz pamiętał, więc no to dla mnie to też jest taki taka historia, jakby nie było. No, ale no to tak odnośnie takich ciekawostek, także no zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, mam nadzieję, że jak najlepiej dla Wisły Kraków. Dobra, słuchajcie, przejdźmy sobie do zespołu GKS-u, już tak bardziej tutaj pod analizę. Jeśli chodzi o miejsce w tabeli,
Piąte, 7 punktów, jeśli chodzi o ich spotkania, no to nie było źle, tak prawdę mówiąc. Na pewno ten zespół punktuje. Pierwszy mecz z ŁKS-em wygrany 2-0 na wyjeździe, potem z remis z Nieciecią 3-3, także tutaj na pewno zaskoczenie. Z Podbeskidziem przegrana, tam był bardzo dziwny mecz, bo zawodnicy dostali, jakby oba zespoły grały w osłabieniu. W sensie jakby obie, no były, dla obu zespołów były czerwone kartki. No i ostatni mecz, takie zaskoczenie, bo wszyscy spodziewali się, że tutaj Zagłębie Sosnowiec wygra, a tu proszę, GKS Katowice odniosło zwycięstwo 3-1. Także spodziewam się na pewno bardzo trudnego spotkania, bo ten zespół punktuje. Ten Wisła, ten zespół co prawda nie ma pełnej puli. Ale na pewno te punkty zdobywa. Tak naprawdę, gdyby nie porażka z Podbeskidziem, to wygrywaliby, nie przegraliby żadnego ze spotkań. No ale stało się jak się stało. 9 sierpnia muszą się zmierzyć z Wisłą Kraków i miejmy nadzieję, że tutaj przegrają. A że tak powiem, w kadrze tego klubu mamy między innymi Marcina Wasilewskiego, nie Wasilewskiego, tylko Wasilewskiego, czyli zawodnika, który no, miał swoją historię w Ekstraklasie i to taką wcale niedawną. Dawid Kudła, bramkarz między innymi Pogoni Szczecin, także tutaj też znane nazwisko, Roginić, Marko Roginić. Jeszcze z takich ciekawszych zawodników przecież Adrian Błąd, tak? Kiedyś powiedzmy taki dosyć ciekawy zawodnik grający na pozycji pomocnika. Jeszcze kto z takich ciekawych, żeby tutaj wymienić. No jest nawet Dominik Kościelniak, który jest też znany z tego, że był w Wiśle Kraków. Arkadiusz Jędrych, no jest parę tych piłkarzy, oczywiście nie są to źli piłkarze, myślę, że są to takie, no, którzy mieli swoją historię w Ekstraklasie, teraz mają swoją historię w pierwszej lidze, także tutaj na pewno skład taki, powiedziałbym, zbalansowany i na pewno to widać po wynikach, to widać po wynikach jak najbardziej. Także no, zespół, który trzeba na pewno szanować, który na pewno tanio skóry nie sprzeda, jakby to powiedział Mariusz Pudzianowski. Trudne spotkanie czeka nas, bo naprawdę wydaje mi się, że tam będzie dużo fizyczności, dużo tych takich pojedynków właśnie stykowych. No trzeba być skuteczny w tym meczu, no nie tak jak z Odrą Opole, bo inaczej wydaje mi się, że GKS Katowice może to wykorzystać. Myślę tyle o tym zespole, teraz przejdźmy sobie do Wisły Kraków. Wisła Kraków też osłabiona, bardzo osłabiona, powiedziałbym, przed tym meczem. No niestety. Josef Kolej raczej nie wróci, z tego co wiem, to jest... To mogą być 2 tygodnie jeszcze. Chociaż no nie chcę się źle nastawiać, ale może tak się stać. Chyba że go będą jakoś na siłę, na szybkości chcieli przywrócić do jakiejś używalności, ale wątpię, że też Jerzy Brzęczek na to pójdzie, bo później może być to samo. No raczej Wulnet Basza również. No ciekawe, no może Luis już będzie do dyspozycji trenera i wtedy on też zagra od pierwszych minut, więc ta strona ofensywna będzie lepsza. Pytanie co z Pereirą. Tu jest jakieś światełko, że tutaj to nie jest taka kontuzja bardzo poważna, więc możliwe, że tutaj no jest taki znak zapytania, ale możliwe, że on będzie do dyspozycji trenera. Również sytuacja z Mateuszem Młyńskim, wygląda to na takie stłuczenie. No pytanie, czy on się, na ile to poważne jest to stłuczenie. Jeżeli się to uda udźwignąć, no to Mateusz Młyński pewnie przynajmniej na ławce będzie, a może zagra od pierwszych minut. Zobaczymy. Myślę, że jest na to szansa. Więc
Mogło być gorzej, mówiąc krótko, oczywiście zobaczymy co, jak będzie wyglądał skład, ale uważam, że jest trochę lepiej niż myślałem, że będzie, że tak to ujmę. No ale szkoda, że no właśnie takiego koleja nie ma, chociaż muszę ostatnio pochwalić Mehremicia. Mehremic ostatnio zagrał nieźle, powiedzmy na tle Odry co prawda, ale jednak zagrał przyzwoite zawody. Co mogę powiedzieć na ten temat? Jeszcze, jak musi zagrać Wisła Kraków? Przede wszystkim musi być skuteczna, bo tego brakło z Odrą. Nawet muszę powiedzieć, można się tam śmiać, czy nie śmiać, że Odra to nie był jakiś wysoki poziom. Jasne, ja się z tym zgodzę, ale no, nawet w takim meczu myślę, że parę sytuacji Wisła Kraków będzie miała na strzelenie bramki i te sytuacje musi wykorzystać. Bo jeżeli tego nie będzie robiła, no to z tego się będą niestety brały. No brało to, że możemy ten mecz nawet przegrać, bo GKS Katowice potrafi bramki strzelać i robi to, jak się okazuje, z dosyć dużą łatwością, więc wydaje mi się, że tutaj wszystkim kluczem, no jak w każdym meczu, jest skuteczność, bo myślę, że Wisła sobie tę sytuację będzie stwarzała. Oczywiście pytanie, kto wystąpi w tym meczu, ale myślę, że generalnie mamy paru wykonawców, którzy będą odpowiadali za tą grę ofensywną i którzy sobie są w stanie z tym poradzić. Tylko pytanie jest jedno, żeby oni później sobie faktycznie poradzili z wykończeniem, bo z tym jest problem, bo dochodzenie do sytuacji jest. Też nawet wrzutki, dochodzenie po tych starych fragmentach gry do groźnych sytuacji, to jest. To się zmieniło na lepsze, bo faktycznie i Adi Mehremić w tym meczu miał sytuację. Kacper Duda się gdzieś znajdował w dobrych sytuacjach. Także tutaj wydaje mi się, że akurat z tym nie będzie problemu, tylko no z wykończeniem. To jest taka rzecz, która przeszkadza. No też liczymy na to, że taki zawodnik jak Balta czy Plewka zagrają na troszkę lepszym poziomie, no to wtedy będzie naprawdę dobrze, bo co do Kacpra Dudy, to jestem przekonany, że zagra dobre spotkanie, ale jeśli chodzi o tych dwóch panów, no to oni by fajnie było, jakby zagrali po prostu lepiej, bo chodzi o to, że no Plewka no nie jest kreatywnym piłkarzem, ale żeby jednak trochę szybciej ta gra, to wtedy myślę, że nie będzie problemu i Wisła w tym meczu wygra. Takie mam odczucie. Jak powiedziałem na początku materiału, nie wolno się GKS-u przestraszyć. To, że oni wygrali w Zagłębiu Sosnowiec, to jest pierwsza liga, to jest liga, w której każdy może wygrać z każdym i taka jest prawda. Może nie każdy z każdym, ale generalnie nie ma takiej przepaści. Nie ma takiej przepaści między zespołami. Nie wiem, zespół, który jest na 8 miejscu, wcale nie musi przegrać w meczu z zespołem, który aktualnie jest liderem. Czyli my jesteśmy liderem. To też jest piękna rzeczywistość, że po 4 kolejkach jesteśmy liderem. Co prawda w pierwszej lidze, ale wciąż to jest jakiś plus tego nowego sezonu. Dobra, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Tyle jeśli chodzi o tą zapowiedź. Starałem się to zrobić jak najszybciej. No teraz te mecze są tak naprawdę co 3 dni, więc trzeba się szybko zabierać za robienie materiałów. Także zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, a my widzimy się już w podsumowaniu, miejmy nadzieję, w zwycięskim podsumowaniu. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Piona!